Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie najstraszniejszą mapę, jaka do tej pory powstała w grze Fortnite. Ja już ją przeszedłem i powiem wam, że naprawdę jest strasznie. Umówmy się tak, moi drodzy, że jeżeli któryś z was chociaż raz się wystraszy, zostawia łapeczkę w górę. A jak dwa razy się wystraszysz, to wpisujesz mój kod Farel w sklepie Fortnite. Ja życzę oczywiście miłego oglądania, a wy dajcie znać w komentarzu, w którym momencie najbardziej się wystraszyliście. Okej, moi drodzy, sprawdźmy, czy aby na pewno ta mapa jest aż tak straszna. Zobaczcie, jak to przekozacko wszystko wygląda. Mamy pierwszą misję do wykonania, musimy się udać do posiadłości Puppet Mastera, czyli do twórcy lalek. Okej, więc zatem zaczynajmy, moi drodzy, naszą przygodę. Jego dom prawdopodobnie znajduje się na końcu tej ulicy. Więc, moi drodzy, musimy odnaleźć jego dom. Czy to jest która z tych chatek? Chyba nie, mi się wydaje, że to będzie ta na samym końcu. Okej, sprawdźmy to. O tak, moi drodzy, to jest jego dom. Ja nie wiedziałem, co to jest w ogóle za ściana, a to się okazuje, że to jest jego dom. Bardzo dziwnie i przerażająco to wygląda. O kurczę, popsułem mu dzwonek, no nie szkodzi. Hello, 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 witam wszystkich. Wow, bardzo serdecznie, ale oni to fajnie zrobili, że wchodzą, od razu jest taki przerażający dźwięk. Okej, czy ma ktoś tutaj jakieś cukierki? Halo? Przepraszam państwa. Co to było? Nie powinieneś tu przychodzić. No nie wierzę. Okej. Więc gdzie ja teraz jestem? Powiem wam, że nie sądziłem, że ktoś może zrobić tak straszną mapę. Dobra. Aha. No to nieźle. No to nieźle. Teraz powiedzcie mi, jak ja mam się stąd w ogóle wydostać? Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście przed chwilą? To wszystko normalnie było ułożone. Nagle to leży na ziemi. Do góry nogami. Zdecydowanie coś jest tu nie halo. No okej. Postarajmy się jakoś to przejść. Mam dwie maczety w ręku. Okej. Aha. Zostałem uwięziony, moi drodzy, w piwnicy. No to pięknie. Czy mogę wyjść? Chyba nie. Niestety wyjść nie mogę, no nie wierzę w tym momencie. Aha, zobaczcie, co tutaj się dzieje na stole. Są nogi i ręce jakichś zabawek, czyli ten Puppet Master, czyli twórca lalek, on jest gdzieś tutaj w pobliżu i z pewnością mnie zabije tym oto nożem. Ja już to czuję. Okej, tu mamy bounce pad i tutaj mamy jakieś dziwne krzyże i musimy jakoś wejść tutaj. No dobra, czyli z pewnością musimy zamrozić sobie nogę, rozpędzić się i tam wskoczyć. Spróbujmy. Okej, aha, teraz piwnica się już całkiem zamknęła. No kto by się tego spodziewał. Dobra, lecimy, spróbujmy. Spróbujmy uciec z jego laboratorium. Dobra, udało mi się. No i co teraz? Co nas teraz zaskoczy? No ja już się boję, ja mam po prostu gęsią skórkę grając w chory tryb Fortnite. No dobra. Hop. Okej. Słyszycie ten śmiech? Złowrogi? No jestem mega ciekawy, co tutaj się stanie. Tutaj płonie ogień. Oła! Który mnie podpala. No to ładnie. Mamy drzwi kolejne. Czemu ja ich nie widziałem? Powiem wam tyle, że ja już się boję je otwierać. Okej. Wszystko w porządku. Dobra. No to teraz spróbujmy otworzyć te. Potrzebuję klucza. Czyli niestety musimy udać się na górę. No ja coś przeczuwam strasznego tutaj. Tutaj jest srebrnego klucza. Okej. Tam nikogo pod schodami nie ma? Nie ma. A tutaj z pewnością złotego. Nie. Tu jest otwarte i mamy jakieś zwłoki.
prawdopodobnie tego Mr. Pomidorka. O, nothing interesting here. Dobra, tutaj nic ciekawego nie ma, okej. Zobaczmy, co się znajduje w tym wiklinowym koszu. Też nic, okej. Dobra. Mamy radio, które nie mogę odpalić. Dobra, sprawdźmy tą skrzynkę. Też nic nie mogę zrobić. Okej, czyli musimy znaleźć jakąś kombinację czterech literek. Jeżeli wpiszemy poprawną kombinację, otworzymy przycisk na skrzyni. Może H, E, L, L. Hell. Piekło. No niestety nie. Ja dziękuję! Normalnie gęsi skórki dostałem. Co tu się dzieje w tym Fortnite? Halo! Okej, z tego co się wiedziałem, twórca lalek wie, że ja tutaj jestem i muszę zachowywać się bardzo cicho. Hej, jakim cudem? Nie wiem, o co chodzi, ale znalazłem brązowy klucz. Z pewnością coś się lekko podbugowało. I możemy teraz wejść do toalety. Tutaj niczego nie ma. W lustrze niestety się nie odbijamy, to też jest przerażające. Tutaj też nic. I tutaj też nic. Okej, okej. Wystarczy, się odwrócimy i on tam będzie. Patrzcie. Wiedziałem, dlatego nawet oczu nie otwierałem. Okej. Kolejny etap mamy za sobą, ale dalej jesteśmy uwięzieni w tej piwnicy. Znajdźmy teraz srebrny klucz. Okej, wróćmy się jeszcze raz do toalety i rozejrzyjmy się wszędzie. Może coś przegapiłem. Musimy znaleźć srebrny klucz. I tak jest, moi drodzy. Take K. Podniosłem chyba klucz. Więc, moi drodzy, był tam jakiś przycisk, ale coś się delikatnie przywiesiło. Sprawdźmy, czy... Tak jest! Jeju, już myślałem, że znowu wyskakuje wariat. Okej. Otwórzmy sobie zatem te drzwi. I sprawdźmy, co tutaj się wyprawia. Okej, mamy jakąś szafę. Okej, znalazłem brązowy klucz. Dobra. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Mamy gdzieś jeszcze jakiś przycisk? Tutaj na skrzyni. Okej, ale żadnej podpowiedzi nie mamy, jakie hasło ma być u góry wprowadzone. Okej, to co? Giniemy jeszcze raz? Wow! Wow! Nie zginęliśmy! And the picture, the little boy camping his mother enjoy. Loves the moon. Okej, kocha księżyc. Sprawdźmy hasło moon. My. O. O. Ny. Działa! Moon! Hasłem był księżyc. Okej. Mamy fontannę obfitości. Dobra, zgińmy teraz. Dobra, udało się. Niestety nas nie zabił. Cieszę się bardzo. Okej, teraz zejdźmy na dół. I zobaczmy, czy mamy tym splaszem ugasić ogień. Wow! Kozacko! Dobra, zobaczmy dalej, co tutaj się dzieje. Ja już jestem po prostu przerażony tą gierką. Mamy pralkę, dzięki której szybciej biegamy, wjeżdżamy od razu i giniemy, bo jest tutaj strefa. No dobra. Intel Secure CO, Security System Powered by New Basement. No dobra, ale jak mam to wyłączyć? Dajcie mi jakiś znak. Miał mnie znowu. Znowu mnie miał. Nie, naprawdę jeszcze raz startuję z piwnicy? Najgorzej! Ale czekaj. Turn off security system. 25 sekund. Wow. Wow. Czyli jak tu nacisnę, mam dobiec tam w ciągu 25 sekund, aby wziąć ten granat impulsowy. Spróbujmy. Okej, chyba zadziałało. Chyba zadziałało, ale bardzo słabo to teraz widzę. Nie mam pędu kompletnie. No! Jestem, udało się. Jak cię kręcę? Jakim cudem? Dawaj. Miejmy nadzieję, że się uda.
Miejmy nadzieję, że się uda. Lecisz, Farel. Już jesteś coraz bliżej. Jesteś coraz bliżej. Tak, bariery są wyłączone. Trudno. Wbiegam na Hama. Uwaga. Biorę granaty. Cofam się. Nie. Zginąłem. Zginąłem. Ale? Tak. Mamy to. Mamy to, mordeczki. Mamy granaty impulsowe. Coś mi się wydaje, że tymi granatami muszę się wspiąć gdzieś tutaj, do tych drzwi. Hop. Jesteśmy. Dobra. Coś mi się wydaje, że tutaj zginę. Dobra. Wjeżdżamy na kozaka na razie. I... nikogo nie ma. Na szczęście. Mamy tylko przycisk. Matka dwóch dzieci zginęła w wypadku samochodowym. Ojciec przeżył. Dobra. Teraz się odwracam i ten gościu się pojawia. No dawaj, gościu, pojawiaj się! Się już teraz w tym momencie ciebie nie boję. No dobra. Ej, łatwo poszło. Przestraszył chyba się, co? Jak myślicie? Mi się wydaje, że się przestraszył. Teraz musimy się z pewnością udać do tych drzwi, które znajdują się na samej górze i tam wpisać hasło 1966. Dobra. Sprawdźmy, czy to hasło zadziała. 1966. Działa. No i teraz, moi drodzy, zaczynam się, o Jezuniu, bać. Mam jakiegoś skrzata w czarny, w kapeluszu. Ale ja mam teraz ogień i się w ogóle nie będę bał. Mi się wydaje, moi drodzy, że teraz musimy udać się do góry. Że tamta brama została rozmrożona, kiedy podejdę do niej z pochodnią. Tak jest! Zadziałało! O nie, ja tam nie wchodzę, nie wiem jak wy, ale ja tam się nie chcę pchać. Sprawdźmy to! Co tutaj się dzieje? O nie, 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 wariacie! O nie, 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 nie! Tym razem się nie wystraszyłem, bo miałem pochodnie, więc... nie uda ci się mnie nas... aha. Jeszcze raz od piwnicy. No to pięknie. No dobra, mordeczko, próbujemy jeszcze raz. Wiemy, że w prawo raczej nie ma co się wybierać. Tak jest, ja cię nie słyszę, byku. W ogóle nie mam podgłoszone nic. Więc na luzie, hop. No i dobra. Mam nadzieję, że uda nam się wydostać z tego przeklętego miejsca. Jest, jest i on. No chodź tu, wariacie. I co? I co? Wystraszyłeś mnie! Lekko, lekko. Tym razem się tak nie dałem. Okej, okay. Skoro wychodzi z prawej, no to idźmy. Raczej wychodził z lewej, ja poszedłem w prawo i dalej nie zadziałało. Nie mam pojęcia, jak to przejść. Co my tutaj mamy teraz zrobić? Nie mam kompletnie pojęcia. Tu mamy światło. I on z pewnością w tym świetle się pokazuje nam, kiedy tam wejdziemy. Idźmy może cieniem. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie dotykaj tych lin, bo te dzwony zadzwonią i on się pojawi. Jest jakiś plan! Teraz się nie damy. Powolutku, po cichutku, na paluszkach. Moja droga pani. Nie bój się. Go tutaj nie ma. To tylko twoja wyobraźnia chora. Więc na luziku. Jeszcze troszeczkę. Dokąd możemy dojść? Dotąd możemy. Oznaczę sobie. Dotąd też. Okej, okay, teraz idźmy tutaj. Teraz tutaj. Okej. Okay. Okej. Okay. To działa. Okej. Okay. Nie zahacz głową. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj! Dobra, udało się na szczęście. Wow, moi drodzy, happy Halloween, tak jest, udało nam się wydostać z tego przeklętego domu, ja mam po prostu już dosyć tego Halloween, a wy, moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, jeżeli wam się podobało, wpisujcie kod Farel w sklepie Fortnite, a ja już dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu Farel w sklepie Fortnite.